To uzasadnia tezę, że to państwo jest kartonowe. To państwo pod rządami Donalda Tuska jest telewizyjnym, takim powiedziałbym memowym państwem, które udaje, że istnieje. No to z całą pewnością muszę państwu powiedzieć, że to ma krótkie nogi. To długo nie może potrwać, bo ile można udawać, że się rządzi 38-milionowym narodem? No po prostu nie da się udawać ciągle. A ja odnoszę wrażenie, że rządzą nami partacze i to mówię od samego początku. Za co się nie wezmą, to zepsują. No, jak siebie traktuje pan minister Sekierski, to jest jego sprawa. Wydaje się, że tutaj trochę nawet jego koledzy byli oburzeni, a skoro jemu to pasuje, no cóż, to ja nie będę mówił o deszczu i o tym, co się mówi wtedy. Natomiast ja powiem tak, że Donald Tusk w sytuacjach takich, w których wymaga się od niego zabrania stanowiska, ja pamiętam taką sytuację, kiedy on został premierem, i po swoim exposé zadano mu ponad 100 pytań. I on powiedział, że on się różni od poprzednich rządów tym, że on każdemu odpowie na pytanie. Tak, ja to pamiętam. Nikomu nie odpowiedział. Dosłownie z dnia na dzień. Nikomu. Czyli nie było czegoś takiego. Ja to pamiętam z poprzedniego Sejmu, też zadawałem premierowi Morawieckiemu pytanie, już nie pamiętam o co nawet, to było 5 lat temu. Natomiast no, nie odpowiedział mi z mównicy, ale dostałem później do skrzynki na listy odpowiedź na pytanie. To, że mnie satysfakcjonowała, to jedno, ale fakt, że była. A tutaj rozumiem, że nie było żadnej nie odpowiedzi. Nie było żadnej odpowiedzi, tam parę osób. To jest żenujące. I to jest, premier nie odpowiadał taki jest Donald Tusk, co innego mówi, co innego robi, albo w ogóle najlepiej, gdyby nic nie robił. I tak jak minister finansów, tak jak kolega tutaj mówił o tym, że kasy fiskalne po 2000, no tak, ale to nie minister decyduje o tych kasach. To sprzedają firmy, które jak normalny produkt sprzedają kasy. I on dzisiaj dokonał kolejnego przestępstwa, dlatego że on, proszę państwa, niezgodnie z prawem zaniżył cenę kasy u kogoś w sklepie. I pytam się, z kim jest tak dogadany? Co to za jakieś w imieniu czyimś mówić, nie? Że teraz będziemy po 2000 sprzedawać w tamtym rejonie. A niby dlaczego mają sprzedawać po 2000? No ja powiem tak, że jak oglądam... Nie, no może po więcej, tylko tyle dopłaty. Normalnie będzie. Kasa dwa razy tyle kosztuje, natomiast rzecz w tym, że... dopłata 2000 raczej do zakładam, kasy. Że tu chodzi o dopłatę 2000. Nie, to o to wyraźnie było mówione, że to będzie dopłata tylko, to nie, że ludzie ja wam kupią te kasy. Ja jako przedsiębiorca marzę o tym po prostu, żeby kupować te kasy. Po prostu nic innego nie robić, tylko kasy. Ludzie nie mają sklepów, nie mają zakładów, nie ale mają warsztatów mieli. I tak dalej, ale mogą dopłacić staną do kasy. Staną przed sklepem jest... zniszczonym, postawią kasę i... Absurdalne to jest. Nie wiem, co zwrócę będą... uwagę, jeśli można, na tą sytuację dość żenującą też dotyczącą alkotubek. Bo w sytuacji, kiedy jest problem z powodzią, kiedy wiemy, że budżet państwa się nie spina i za chwilę może być tego budżetu nowelizacja, w zasadzie powinna być, no nie spina się też to oczywiście ze względu na sytuację kryzysową związaną z powodzią. No tu też nie bijmy się z faktami. Ale Donald Tusk w tym czasie, no łapie taką okazję po prostu. Ktoś wstawił jakieś zdjęcie do internetu o alkotubkach. Ileś osób się oburzyło, że te alkotubki teraz to dzieci będą piły. Tak. No nic, pamiętajmy, nic nie zastąpi do zdrowego rozsądku, błąd. Prawda? Że rodzice jak kupują jakiś produkt dzieciom, no raczej powinni go czytać. Ja wiem, jeden na ileś set czy tysięcy przypadków może się zdarzyć, że ktoś tam z jakiegoś powodu się pomyli. Okej, no ale to nie oznacza jeszcze, że na przykład ta firma, która to produkowała, popełniła jakieś przestępstwo. Nie. Taka, a nie inna po prostu forma. Może się komuś podobać bardziej lub podobać mniej. Problem alkoholizmu w Polsce jest duży, wiemy o tym, ale myślę, że to nie jest rzecz, która przeważy, tak, że nagle Polacy przestaną pić, albo będą pić dwa razy więcej po prostu. Ale wychodzi Donald Tusk jak baćka, jakby wylądował właśnie w fabryce traktorów pod Mińskiem, bierze dyrektorów na bok i dlaczego ten traktor tutaj ma ten sprzęt tam z Ukrainy, a czemu tutaj opony są z Niemiec i tak dalej, i tak dalej. I tam jedzie z nimi. No i taki Czesław Siekierski, tak, dobrze, że jeszcze w niego kredą nie rzucał, że albo jakimś ołówkiem, ścierą, że masz iść tam i sprzątaj. No tylko powiedział, ale... Czesław, iść to załatw. Słuchajcie, no, to było takie naprawdę... To, no, panie pośle, naprawdę to, co car, pan mówi, dobry car, nie? To, co dobry pan car. Mówi, jest okej, natomiast, wiecie, mówimy o rządzie.
I jak minister... No ja tak trochę dworuję alkohol oczywiście. Akurat nie ale wchodzi mówimy o rządzie, pamiętajmy. Alkohol nie wchodzi w zakres kompetencji Ministerstwa Rolnictwa, tylko Ministerstwa Zdrowia. I w sytuacji takiej, kiedy Czesiek produkcja leci... Produkcja alkoholu jednak trochę przy Czesiek, Ministerstwie Rolnictwa Czesiek leci, coś tam jest, natomiast jest, pani minister mówi, ja wprowadzam nowe przepisy. Od tej pory będziemy sprawdzać dowody osobiste wszystkim, którzy kupują... No, jakby teraz się nie sprawdzało, prawda? Od 20 lat to się robi, ale pani minister wprowadza wprowadzone od 20 lat przepisy. To oznacza, że mamy naprawdę sytuację, w której rządzą nami partacze, którzy sobie po prostu nie mają świadomości, co robią. No. Ale nie, sypiemy, ale przepraszam, no w tym samym czasie to brakuje 3 oni czy 5, nie wiedzą, to 2 miliardy to jest nic? To zależy gdzie. Pewnie w jednym miliard funduszu w lewo, jest, miliard a w drugim prawo. Ja powiem tak, że faktycznie jeżeli chodzi o szpitale i ich funkcjonowanie w społeczeństwie, to jest ułomne i to nie od dziś, nie od wczoraj, nie od 5-10 lat. To, że lekarze wykorzystują szpitale do swoich praktyk prywatnych, to wszyscy wiedzą. Czyli inaczej mówiąc, na szpitale przerzuca się koszty, a przychody z tego tytułu lekarze biorą w prywatnych gabinetach. Tak jest zbyt często, na to pozwalają dyrektorzy szpitali. Pewnie bojąc się, że lekarze poodchodzą. Więc myślę tak, że po pierwsze, Narodowy Fundusz Zdrowia, no Bóg mi świadkiem, że ja nie rozumiem, po co to instytucja w ogóle, do czego ona służy. To są miliardy wyrzucane tak po prostu. Po co ta biurokracja? Kasy chorych, samodzielne szpitale. Przecież to była idea, którą Sośnierz, stary Sośnierz wprowadzał. Ono działało. Przecież to działało. To na wszystko. Początku rzeczywiście, pamiętam, był z tym problem, ale później jak to już zaskoczyło, no, to zostało zlikwidowane. Pyk od razu ukręcono, bo tak, nie ma jak biznesu robić na tym. Doskonały przykład Czechy, każdy, dzisiaj taki każdy, stan tam działa. Tak. Ja już starszy człowiek, no i młody człowiek, powinniśmy dla każdego szpitala być jak milion dolarów. Oni powinni wiedzieć, że przychód, ich przychód jest uzależniony od nas, a nie od NFZ-u. I teraz jest tak, że oni powinni dbać o własne środowisko i z tego żyć. I tak jest na całym świecie, może nie, no bo ja nie znam państwa w Europie, które by nie narzekało na służbę zdrowia. Natomiast to jest nawet trudny problem, ale trzeba do tego podejść. Nawet dużo więcej pieniędzy tak, na system ochrony zdrowia, który jest... Do tego podejść trzeba. Tu marnotrawienie wchodzi w grę absolutne. Od góry do dołu, arogancja. PSL-owcy, no. Czy najmniejszą partią jest nie do końca zrozumiałe. Od góry do dołu sama arogancja. Wiecie państwo, że ten, że prezes tego ARP, on nie może z kimś windą jeździć, on musi sam? Ma własną windę? Nie, ma wspólną, tylko że nikt nie może z nim jeździć, bo pan prezes jedzie. Dlaczego? No, bo sobie nie życzy. Samochody, proszę państwa. Stary prezes jeździł A6, ten sobie A8 sprowadził od razu. Wymienił samochód, bo za mały dla niego. Ten przypadkowy ten przykoto, tak, ten biedny nieszczęśnik, który tam mówił, że tam... Był na marszu w Warszawie, dlatego mu się to należy. Mówię, arogancja, proszę państwa, od razu podwyżki, wszyscy podwyżki, wytwórnia papierów wartościowych. Tam naprawdę zarząd nic nie musi robić. Wszystkie zlecenia mają, oprzyrządowanie, wszystko. Tam jest dochód zapewniony. Tylko przyszli 40% łup do góry. Pytam się, jak to jest możliwe, żeby taka poseł, arogancja, tak, po prostu arogancja, nie wiedzą, ile zarabiać już. Łapią, ile można. Myślę, dlatego że też zawsze mówię, jest za mało. Mówię, że na przykład rady nadzorcze powinny być uzależnione ich płatności. Po pierwsze, uzależnione powinny być albo od dominanty, albo od średniej z wyłączeniem zarządu w tymże zakładzie. Wtedy może determinację by mieli do tego, żeby te zakłady lepiej zarabiały. Natomiast co do istoty, proszę państwa, nie może nikt w Polsce więcej zarabiać jak prezydent. W spółkach Skarbu Państwa tak powinno być, no. A nie zarabiają po 100, po 200 tysięcy. Przecież Krawiec od Obajtka 3 razy tyle zarabiał. Ale to Obajtkowi się wyrzuca, nie Krawcowi, że tym. A był jeszcze taki prezes, pamiętam dawno temu, o Orlenu, który był chyba ze 3 tygodnie i dostał jakąś taką odprawę, jak odchodził. Warto być zwalnianym z Orlenu, jak widać. Ale oczywiście. Jak się z prezesem?